Allora, chiaramente non c'è contraddizione, anzi c'è una continuità fra quello che è Forza Nuova dal 1997 e poi quello che avviene invece con l'Alliance for Peace and Freedom nel 2015-16 quando c'è la creazione. Gli elementi fondamentali dell'Alliance for Peace and Freedom dal punto di vista della lotta politica sono innanzitutto fatto nuovo e fondamentale l'adesione ai principi cristiani, poi chiaramente la posizione, la difesa dell'identità nazionale e direi molto importante la concezione sociale, quindi profondamente antiliberale, direi anche anticapitalista della nostra idea. Per anticapitalismo intendo la lotta a una concezione dove il capitale è superiore all'uomo e al lavoratore, mentre secondo noi il capitale deve essere uno strumento per lo sviluppo della società e del lavoratore. Uno dei punti fondamentali che ci ha visto attivi, e anche a me, forse molti qui lo sanno, è la nostra forte attenzione al risveglio europeo nella parte orientale dell'Europa, quindi Polonia, Slovacchia, Ungheria soprattutto. Io ho avuto l'onore anche di partecipare a queste manifestazioni dell'11 novembre, dove la giovane signorina qui mi ha fatto da traduttrice. E a molte di queste manifestazioni e secondo me sono state un sintomo di questo risveglio nazional-cristiano che comunque è un dato fondamentale per capire la Polonia. L'altro punto direi fondamentale è stato la visione di un'Europa che continua in realtà fino alla Siberia, non fino agli Urali, e quindi l'idea che all'Europa debba appartenere anche la Russia e che non ci debba essere uno scontro fra quelle che sono l'anima occidentale e l'anima orientale europea e che se c'è una simbologia per l'Europa sono le tre Rome, che sono Roma, Costantinopoli e Mosca. Alcuni anni fa ebbi modo di tenere una conferenza a Wroclaw assieme a degli importanti uomini di cultura polacchi ed alcuni uomini di cultura russi e comprendemmo che in quel momento c'era la possibilità di unire sotto l'egida di grandissimi valori questi popoli che tendenzialmente nella storia si sono scontrati. Aggiungerei che la crisi attualmente in atto in Bielorussia, in realtà gestita da persone di un alto sentimento cristiano e patriottico, è risolvibile. Forse perché è un concetto un po' difficile, quindi questa è risolvibile se ci sono persone di alto livello cristiano, anche se in Bielorussia, se lo traduci perché poi ci ho perso. Perché se è vero, come è vero, che Lukashenko viene attaccato perché ha osato opporsi al ricatto del Fondo Monetario Internazionale, italiani, polacchi, spagnoli devono essere in questo momento con Lukashenko. Un altro punto fondamentale della nostra battaglia europea è stato lo scenario del Medio Oriente, in particolare della guerra contro la Siria. Il conflitto in Siria ha probabilmente sintetizzato tantissime delle problematiche del Medio Oriente, ma diciamo in poche parole può essere visto come un importantissimo attacco
alla cristianità, all'Europa e al nazionalismo arabo che invece tendenzialmente è alleato all'Europa. E nelle mie oltre 10 visite che ho compiuto nella zona mi sono reso conto che mentre il popolo siriano era ed è alleato naturale dell'Europa e della cristianità, l'ISIS era l'alleato fondamentale del Deep State e di Israele. E quindi quello che penso possiamo dire di aver fatto, l'ultima cosa, in Libano abbiamo stretto delle buone, delle ottime relazioni con lo Stato libanese, proprio perché lo Stato libanese si trova a dover veramente gestire una situazione, o meglio, punta la pace, lo Stato libanese, in un grande contesto di guerra, e questo è un credito che va dato al generale cristiano Aoun. Quindi direi che in sintesi il Partito Europeo, l'Alliance for Peace and Freedom, è il tentativo, spesso riuscito, magari non sempre, di attuare una politica europea classica basata sugli interessi dell'Europa e la difesa della civiltà europea e cristiana. E chiaramente questo è il bello di questa struttura europea, e che ci permette di avere anche accesso alle facilities, alle strutture, diciamo, del Parlamento e a tutta una serie di elementi politico-strutturali che, anche se noi siamo dei totali antagonisti dell'Europa di Bruxelles, però ce ne possiamo giustamente appropriare perché siamo una struttura riconosciuta dal Parlamento europeo. Io considero che la Polonia un elemento fondamentale e penso di averne dato prova venendo spesso e volentieri in questo paese. Ritengo che la Polonia non possa giocare, stia già giocando un ruolo fondamentale nella rinascita dell'Europa. E io penso che questo percorso non è un percorso che si fermerà e che sicuramente porterà Stato dopo Stato, popolo dopo popolo, a ricongiungersi a quella storica dell'Europa che poi è alla fine sarà impossibile distruggere. Może teraz poprosimy posła Grzegorza Brauna, żeby skomentował, odniósł się do tego. Akurat minęło mniej więcej 15 minut i myślę, że takie 15-minutowe wypowiedzi, chyba że krótsze, będziemy preferowali. Może proszę usiąść bliżej Roberto, żeby nie za głośno tłumaczyć na włoski. Proszę bardzo, Grzegorz. To, co żeśmy usłyszeli, jak odbierasz, jako propozycję, jako pewną agendę. Dziękuję za zaproszenie do głosu i oczywiście to, co nasz znakomity gość powiedział, nastraja mnie w tylu punktach polemicznie, że groziłoby to wykolejeniem dramaturgii tego wieczora. Właściwie sformułowany tu został przez szanownego kolegę dość obszerny protokół licznych rozbieżności. Od stosunku do kapitalizmu wiele musielibyśmy sobie tutaj wyjaśniać, przez Trzeci Rzym w Moskwie, ale na tym tle, na tle tego protokołu rozbieżności, tym łatwiej, z większą swobodą, mogę powiedzieć, że są kwestie zasadnicze, takie jak obrona życia, wolności indywidualnej, własności, tradycji państwa narodowego w duchu cywilizacji łacińskiej. To są te kwestie fundamentalne, których zagrożenie odczuwamy bardzo podobnie, jeśli nie ściśle analogicznie. Różne są nasze położenia
w przestrzeni i w czasie, w historii kontynentu europejskiego, ale właśnie ten nowy rozdział, potworny, z jednej strony ekscytujący, dramaturgicznie pasjonujący, no ale z drugiej strony jeżący włosy na głowie i grożący nam wszystkim nagłą śmiercią, ten nowy rozdział, czyli plandemia, czyli walka z jedynie słusznie modnym w tym sezonie wirusem, to jeszcze bardziej uwydatnia wspólnotę naszego położenia. I jeśli chcemy mieć możliwość uzgadniania naszego protokołu rozbieżności w tych kwestiach historycznych, bo pewnie łatwiej nam uzgodnić nasze stanowisko w sprawie Niemiec, Niemiec przed i po lutrze, tutaj Włosi i Polacy mają smutne i w wielu wypadkach zbliżone doświadczenia. Łatwiej nam je uzgadniać na kierunku niemieckim niż na kierunku wschodnim. Ale żebyśmy w ogóle mogli coś uzgadniać i żebyśmy w ogóle mogli zachowywać te nasze oryginalne różnice, no to musimy przetrwać. I dziś można to sobie wyraźnie powiedzieć, że w nowy sposób zaktualizowało się niebezpieczeństwo zagłady Europy w tym rozumieniu, do którego jesteśmy jakoś tam wspólnie przywiązani. I mam nadzieję, że zanim zamknie się, zatrzaśnie to okienko możliwości, geostrategicznej możliwości, zdołamy wykorzystać rozmaite nowoczesne narzędzia kontaktu do tego, żeby uciec spod tej gilotyny, spod tego walca się wymknąć. I jestem również przekonany, że nie dokonamy tego w pojedynkę, że jest absolutnie niezbędne, żebyśmy otworzyli szeroko oczy na to największe w tej chwili niebezpieczeństwo i żebyśmy spróbowali wspólnie mu się opierać. Chciałbym spytać Roberto Fiore na temat stosunku, bo wiemy, jaki jest stosunek Forza Nova do na przykład masonerii, a także do tego zniewolenia ekonomicznego, jakim jest na przykład dług publiczny. Czy pozostałe te partie, które uczestniczą w tym sojuszu, mają podobne podejście? Dunque, per quanto riguarda prima, diciamo, il punto della polemica che ha sollevato Gregory, che ha bisogno di un'ulteriore spiegazione, è quello relativo alla posizione sociale. Ho visto, mi sembra, una maglietta o un manifesto con l'immagine di Papa Leone XIII e la Rerum Novarum. Quindi il mio fondamento e quindi il fondamento di Forza Nuova è legato alla Rerum Novarum in tre punti sostanzialmente. L'attacco al liberismo di stampo anglosassone che alla fine del XIX secolo rappresentava il capitalismo tout court. La necessità di sostituire il marxismo avanzante nell'opposizione a quel capitalismo. Terzo punto, la ristorazione del sistema corporativo. In questo direi che sia Forza Nuova che l'APF seguono con forza l'insegnamento di Leone XIII
che poi chiaramente si espande nei movimenti politici in Italia, in Spagna, in Irlanda, in tanti paesi dell'Europa, appunto questa terza via antiliberale e antimarxista, fino ad arrivare in Argentina nel dopoguerra. Perché costoro sviluppano un'idea, il distributismo, che in realtà è una riedizione inglese, questa volta positiva, di quello che era stato già espresso da Roma nella figura di Leone XIII. Quindi questi sono delle chiavi per comprendere la natura profonda del pensiero sociale-economico che anima il sottoscritto, ma anche direi tutto il movimento di Alliance for Peace and Freedom, che fa riferimento dal punto di vista ideologico a questi punti fondamentali. Aggiungo l'importanza della sovranità monetaria, che è un tema che so che è stato analizzato anche in Polonia, ma è un punto importantissimo. Praticamente lo Stato deve emettere moneta e ci deve essere una banca centrale in Polonia come in Italia, posseduta dal popolo polacco o dal popolo italiano. Krótko, proszę bardzo. Krótko, jeżeli schodzimy do Leona XIII i jeszcze w towarzystwie najwspanialszych papieży Piusów z XIX i XX stulecia, to z całą pewnością jest to sytuacja luksusowa, komfortowa. I na tym gruncie możemy naprawdę bardzo wiele uzgodnić. Ja zwracam tylko uwagę na to, że pewne słowa w różnych przestrzeniach czasu i geografii nabierają odmiennych znaczeń. I kiedy mówimy dzisiaj o korporacjonizmie, to na to młodzież będzie miała tylko skojarzenie ze współczesną korporacją, która jest formą nowoczesnego niewolnictwa i to może przysporzyć szeregu nieporozumień. Jeśli idzie o suwerenność państw, która jest warunkowana przez suwerenność finansową, no to oczywiście tutaj będzie pełna zgoda. Chciałem zapytać jeszcze, zanim przekażę głos tutaj do naszych gości na sali, czy uważasz, Roberto Fiore, że zbyt eksponowane jest na dzisiejszej, nazwijmy to, scenie politycznej to starcie, jak to niektórzy mówią, faszystów z dewiantami z LGBT? Czy nie jest to taka zasłona dymna, żeby zasłonić inne, dużo ważniejsze problemy? Zwrócić uwagę proletariatu od jego istotnych problemów. Fu il comitato, il Politburo, il comitato centrale del Partito Comunista che nel 1945 decise di adottare la parola fascista come negatività assoluta e pertanto tutti quelli che nel tempo sarebbero andati contro la giustizia, il bene, la pace eccetera, dovevano essere fascisti. Poi la domanda che può essere posta a me e a cui devo rispondere con massima sincerità è quella: ci si può considerare oggi, mi considero io una sorta di figlio del fascismo? È questa la domanda? Prosimo odpowiedź. Complessissima la risposta, perché è vero che io assolutamente nasco da padre fascista,
il mio padrino di battesimo era Giorgio Almirante e il mio sesto nome era Benito, per ovvi motivi. Quindi per me è un po' difficile scappare da questa situazione. Però è anche vero che noi già come gruppo giovanissimo, all'età di 14 anni, in una Roma che era infuocata da un conflitto con l'estrema sinistra violentissimo, pensammo che fosse necessario uscire dalla dicotomia fascisti-comunisti, destra-sinistra e demonizzazione del fascismo. Krótko, nie wiem czy nasz gość wie o tym, że już w roku 1926, po zamachu majowym w Warszawie, kiedy po krótkim okresie wielkich nadziei, jakie Politbiuro Moskiewskie wiązało z tym zamachem stanu w Polsce, już pod jesień 1926 została podjęta uchwała przez Politbiuro Sowieckie, a uchwała ta stała się dyrektywą dla Kominternu na całym świecie, żeby, cytuję, Polaków z ich Piłsudskim zwalczać pod hasłem antyfaszyzmu. I oto w naszych czasach wnuki funków towarzyszy kominternowskich w gadzinowej prasie post-neo-eurokomunistycznej zwalczają polskich patriotów tym samym sposobem. A zatem zaprawdę trzeba wygrać tę wojnę również na poziomie języka i trzeba wyjść z narożnika, do którego nas spychają, nawet jeśli może się komuś to zdawać tylko problematyką lingwistyczną, to jest też nasze zadanie, żeby wyjść z tej sieci fałszywych alternatyw. Giustissimo. Stavo appunto dicendo che in quella Roma infuocata di scontri violentissimi tutti i giorni, un gruppo di giovani inizia a parlare di terza posizione, perché sapevamo che il peronismo era riuscito in una sorta di miracolo, quella di distruggere il marxismo in Argentina grazie alle leggi sociali fortissime che avevano portato tutta la classe operaia a essere peronista e non comunista. Ale jednak nie mylmy Perona z Leonem XIII. Okay. I myślę, że stosunkowo szybko moglibyśmy zgodzić się, wspólnie zorientować, że ta mniemana trzecia droga nie będzie ślepą uliczką i nie będzie prowadziła do kolejnej przepaści, jeśli okaże się w istocie powrotem na drogę pierwszą, na tę ścieżkę tradycyjną cywilizacji łacińskiej. Jeśli pomożemy naszym rodakom i naszym bliźnim z tych mniej szczęśliwych narodów, które nie władają ani językiem polskim, ani włoskim, jeśli pomożemy zrozumieć, że ani wolności, która jest dość bezdyskusyjnie pożądana, przynajmniej w teorii, ani też narodowości w rozumieniu nowoczesnym, ale cywilizowanym, nie byłoby bez Kościoła katolickiego.
E cattolica. 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 Od czasów Lutra nie wystarczy powiedzieć chrześcijaństwo ogólnobojowe. Luter nam to zepsuł. Trzeba dookreślać. Un punto molto importante, il mi è scappato, però aspetta, prima di Lutero, la concezione di nazione, certo, Forza Nuova ha avuto il coraggio di scrivere due punti assolutamente rivoluzionari, qui per rivoluzionare intendo un senso positivo, no? Uno, il punto in cui si dice che lo Stato deve essere cattolico, che era totalmente inedito negli ultimi 50 anni, e secondo, la messa al bando di tutte le massonerie e le sette segrete. Fondamentale. E aggiungo una cosa, in Italia essere contro la massoneria è un dato politicamente pericolosissimo, molto più che definirsi, che so, fascisti. Tu puoi essere fascista, ma non puoi essere antimassone in Italia. Dygresja, mój stryjeczny dziadek Jerzy inicjował przed rozpętaniem II wojny światowej, które to akurat nie było jego dokonaniem, rozpętanie II wojny światowej, inicjował agencję antymasońską wespół z między innymi profesorem Kazimierzem Marianem Morawskim. Myślę, że dyskusja mogłaby i powinna dotyczyć wyłącznie środków prawnych, policyjnych, prokuratorskich. Pytanie, czy w tej kwestii nie byłoby wskazane zacząć od postulatu jawności takich afiliacji, deklaracji, nie zakazu, lecz deklaracji przynależności do tego typu organizacji w wypadku osób wstępujących do służby państwowej, czy to mundurowej, czy cywilnej. I deklaracja pozytywna, jak oświadczenie lustracyjne, powinna eliminować z takiej służby. Osoby, które wchodzą w hierarchię niepodlegające państwu polskiemu, włoskiemu, nie mogą być lojalnymi urzędnikami, funkcjonariusza, oficera. Zwłaszcza, że wiemy skądinąd, że te osoby wcale nie od razu orientują się, w jakie to właściwie hierarchie wchodzą, inicjując się, czy będąc inicjowanym w masonerii. To zatem, jakiż to luksus, jaka to rozkosz dyskutować już praktycznie robocze kwestie, jak to zrobić. Z drugiej strony właśnie, skoro, bo tu leży poniekąd w przypadku film Luter i rewolucja protestancka, więc odnotuję, że ta ciągłość projektów rewolucyjnych to bardzo ważne, żebyśmy nasze aktualne, współczesne zaangażowanie, żebyśmy nieustannie poddawali testowi trwałości, sensowności przez przymierzanie tego do historii. Wszystkie projekty rewolucyjne od wczesnych heretyków, tak, przez Katarów prowansalskich, Husa, Lutra, Kalwina i spółkę, przez Jakobinów i bolszewików, Hitlera i Stalina. Wszystkie projekty rewolucyjne realizują trzy cele. Dokonują zamachu na trzy sfery
kardynalnych wartości i świętości. Atakują wiarę, rodzinę, instytucje małżeństwa i własne, majętność. Dokonują rabunków. Tak? Wszystkie rewolucje to wielki skok na kasę. Wszystkie rewolucje to zakwestionowanie normalnych relacji międzyludzkich przez uderzenie w rodzinę, przez zakwestionowanie instytucji małżeństwa, i wszystkie rewolucje dokonują wreszcie zamachów na sakramenty, a zatem w pierwszej kolejności na szafarzy sakramentów. Mamy zatem zabójstwa wiernych i duchownych, mamy promocję dewiacji, I mamy rabunki. I z tego względu zdaje mi się, że program formacji inicjowanej przez szanownego gościa można natychmiast pozytywnie zweryfikować, ponieważ w tym programie figurują te właśnie kardynalne, pierwszorzędne wartości, i ten program artykułuje troskę o życie ludzkie, o rodzinę, o poszanowanie własności w rozumieniu materialnym, ale także własności w rozumieniu duchowym, intelektualnym, czyli dorobku cywilizacji, tradycji. Mam pytanie takie z pogranicza polityki i religii. Hasło, idea państwa katolickiego jest oczywiście nam bardzo bliska. Natomiast co zrobić, kiedy Kościół się zmienił? Po Watykanum Secundum Kościół nie jest zainteresowany istnieniem państw katolickich. Se parliamo di politica, noi dobbiamo fare delle dichiarazioni politiche. Per un politico oggi dire io voglio uno Stato che tuteli in ultima analisi le anime affinché si salvino, è la più alta concezione di Stato oggi possibile. Quindi non possiamo non dire questo, è inevitabile, se no saremmo fermi a una concezione di Stato positivista, materialista o solamente nazionalistica a livello basso, diciamo. Cioè, il problema che sappiamo tutti, oggi non è da noi risolvibile, da noi come politici. Noi possiamo fare da cattolici la cosa giusta, seguire l'umana vita e quindi fare tanti figli, fare della politica, della nostra politica, un'espressione della nostra fede e andare a messa possibilmente col rito antico. Na te tematy dużo rozmawiałem 25 lat temu z biskupem Richardem Williamsonem i z Derkiem Hollandem. Przyjeżdżali do Polski, no, wspólnie żeśmy na przykład szukali miejsca, gdzie mogłoby powstać seminarium dla Bractwa Świętego Piusa X. Posso dire una cosa personale, che chi mi ha riportato alla fede nell'anno 85-86 è stato proprio Derek Holland, che ha il fanatismo dei cattolici irlandesi, è simile a quello polacco. Może dodam tylko tyle, że ta tęsknota za państwem katolickim, ona historycznie w Polsce ma bardzo piękną konkretyzację, jaką była deklaracja. Przypomnisz na pewno, w którym momencie ten zjazd młodzieży na Jasnej Górze. W 1936. W 1936 roku młodzież wszechpolska szerzej. I
ślubowania Polskiej Młodzieży Akademickiej. I Młodzież Akademicka wyraża wolę budowania wielkiej Polski katolickiej. Kolejnych pokoleń polskiej młodzieży. To rzecz może trudna do zrozumienia. A też goście mili z zagranicy może przeceniają ten polski fanatyzm. Może on już troszkę zwietrzał i może trochę już nie staje na wysokości zadania. Ale to właśnie dlatego, że przecież także i u nas, jak w całym świecie, zatriumfowała fałszywa, podsunięta przez masonerię zasada rozdziału Kościoła od państwa w miejsce słusznej, katolickiej, ewangelicznej zasady rozdzielenia władz świeckiej i duchownej. Perché anche in Polonia sta triumfando la idea della separazione del potere politico e potere spirituale. Masonica idea. Assolutamente. Fondamentale. Come italiano ho la fortuna di avere nel mio sangue l'idea romana del potere, dove tutto questo era inseparabile. Il senato pagano, nel momento in cui si riuniva, tutti si alzavano e facevano la preghiera agli dèi. La concezione del potere che Roma esprime è una concezione dal punto di vista architettonico, come architettura, praticamente perfetta, e non poteva non concepire, e questo è il motivo per cui il Deep State sarà sempre contro Roma e a favore di Cartagine, proprio perché Roma rappresenta l'ordine delle cose, e gli altri rappresentano il caos. W Polsce tę tęsknotę za porządkiem w sposób nie w pełni jeszcze ciągle zrozumiały dla bardzo wielu polskich patriotów i katolików, tę tęsknotę wyraża idea intronizacji Chrystusa Króla Polski. Jak rozumieć, jaki sens polityczny przypisać tej idei? Jak wytłumaczyć tę ideę? I jej nieodzowność. Otóż chodzi po prostu o wyjaśnienie źródeł prawa. Jeśli, jak napisano także i w naszej postkomunistycznej, neoeurokołchozowej konstytucji, władza pochodzi od narodu czy od ludu, no to znaczy, że państwo nasze stoi na piasku i jest wydane na pastwę chwiejnych sentymentów, sympatii i antypatii tłumu. A zatem wskazanie, kto tu właściwie jest królem, jest wskazaniem źródeł prawa. Dlaczego właściwie mamy karać złodziei kieszonkowych? Zamiast przypisać im ważne miejsce i dostrzec wyższą konieczność w ich działaniu, jakiś motyw socjalny. Dlaczego mamy karać kradzież kieszonkową? Skoro dałoby się ją bardzo dobrze uzasadnić, jak na przykład dokonał tego Victor Hugo w Nędznikach. Vorrei aggiungere che quando Machiavelli scrisse Il Principe, immediatamente dopo Pedro delle Badenera scrisse Il Principe Cristiano. Quindi quando la Chiesa era forte, vedeva il pericolo e metteva un argine a quel pericolo. Il Principe Cristiano dovrebbe essere un libro oggi ristampato, ripubblicato, proprio perché la critica perfetta al machiavellismo, che è l'anima della politica moderna. Może są tematy. Proponuję pytania zarówno do
do Roberto Fiore, jak i ewentualnie do Grzegorza Brauna, ażeby obydwaj mogli się odnieść, jeżeli byłyby jakieś właśnie rozbieżności, żebyśmy mogli je zobaczyć, a ewentualnie właśnie, żeby się uzupełniali. Nie wiem, kto pierwszy podniósł rękę, więc idę od strony okna, ściany. Proszę bardzo. Pytanie przede wszystkim do pana Roberto. Pańska ocena Matteo Salviniego i jego związków ze Steven Bannonem. Cerco di fare sintesi. Salvini segue Machiavelli. O meglio, quando la Lega era al 3% nel 2015 e al nord Italia scoppia un enorme problema con l'immigrazione, Salvini viene messo dal Deep State italiano in tutte le trasmissioni televisive, tutte le sere, tre volte a sera. È una tecnica che è stata usata anche per 5 Stelle, Grillo. Beppe Grillo per ben 7 volte disse: se finisce 5 Stelle va su Forza Nuova, 7 volte l'ho detto. Quindi Salvini è destinato a morire politicamente adesso, perché con questo enorme problema del lockdown e della pandemia non ha risposte, non può dire nulla, è disarmato. Mentre noi abbiamo le armi ideologiche e la struttura politica in questo momento per fare un plan, perché mezza Italia è in rivolta per quello che sta accadendo. Salvini è fermo, non può dire nulla. E non, il sistema, il Deep State, non ha potuto mettere nessuno a gestire, a guidare questa situazione, e noi siamo in pole position proprio in queste settimane per avere grossissimi riconoscimenti, cioè per rafforzarci in modo importante. Bannon è legato a una struttura di Bruxelles. È una persona in particolare di cui mi sfugge il nome, ma che ha doppia cittadinanza belgo-israeliana, e lui ha costituito un partito in Europa che come punto fondamentale ha lo Stato di Israele. Quindi questo significa che Bannon, uomo di protesta, anche intelligente, doveva per forza passare attraverso le forche caudine, ce l'avete questa espressione, forche caudine, i romani sotto i sanniti, no, ok, deve umiliarsi rispetto a questa figura di Israele che teoricamente con l'Europa non c'entra niente. Quindi Bannon faceva tutto in funzione di una complicità con Israele. Jak rozumiem, występuje w charakterze awatara, tak? E poi a Bannon farei la raccomandazione della Madonna: bevi meno e prega di più. E in America, secondo me, negli Stati Uniti d'America, la persona più interessante è il generale Flynn, perché è un cattolico, un irlandese, che non cederebbe mai al ricatto di stampo sionista. W poprzednim zdaniu nasz gość przytoczył tę radę zbawienną: mniej pij, więcej się módl, nawiązując do części naszej rozmowy sprzed rozpoczęcia tego oficjalnego spotkania, wątek Gieczwałdu. Wątek Gieczwałdu. Główne przesłanie Gieczwałdu. Dokładnie orędzie gieczwałdzkie. Mniej pijcie, więcej się módlcie. Najlepiej na różańcu. Proszę bardzo. Dwa krótkie pytania, może do obu panu, żeby nie spracować tylko jeszcze z granicy. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło samego katolicyzmu, naszego podejścia politycznego do tego aspektu. Czy w dobie, w tych czasach, w których teraz jesteśmy, gdzie we Włoszech episkopat jest, lepiej się dogaduje z partią socjalistyczną, demokratyczną i innymi tam
lewicowymi, czy lewackimi ugrupowaniami niż z prawicowymi, czy tymi centroprawicowymi, czy tymi rzeczywiście narodowymi, czy prawicowymi. Nie lepiej by było robić politykę katolicką, nie mówiąc o niej, czy... No właśnie, bo to jest takie założenie, że ciężko oprzeć się. Chiesa, con i rapporti, dei rapporti migliori con i partiti piuttosto di sinistra che con i partiti di destra, non sarebbe forse meglio fare la politica cattolica ma senza parlare. Dlatego, że jakby ciężko jest przejąć władzę w momencie, w którym tak, mamy zlaicyzowane społeczeństwo, nie mamy tego oparcia na większości, która rzeczywiście kiedyś była katolicka, w tej chwili nie jest katolicka, mówię tutaj o Polsce głównie. Więc tutaj drugie pytanie się pojawia. Poczekaj, przetłumaczę. Perché è difficile provare a prendere il potere non avendo il supporto da parte della Chiesa e del popolo che non è più cattolico. Pan przywołał, pan Roberto, przykład Sabiniego. On się oparł akurat na, upraszczając pewnie mniejszość, czyli tam deep state, jakby wpadam do jednego worka mniejszości, w sensie tam seksualnej, imigrantów i tak dalej. Mówię o polityce nowej lewicy. Oni się opierają na różnych mniejszościach. Nasza większość stopniała do tego stopnia, że ciężko się na niej oprzeć, jako ugrupowanie narodowe, konserwatywne i tak dalej. W związku z czym, czy będziemy zmuszeni do oparcia się na pójścia na ugodę i oparcia się przypadowo na jakiejś jednej z mniejszości bądź siłach wewnętrznych czy sprzecznych z naszymi czy zewnętrznych, żeby dojść do władzy. A jeżeli nie, no to znaczy jeżeli tak, to z kim? A jeżeli nie, czy jest rzeczywiście taka możliwość, żebyśmy doszli do tego władzy? Allora, mi sembra che tu stia suggerendo la possibilità di rendere più politically correct quello che stiamo dicendo. Allora non ho capito. Robić, a nie o tym mówić, to znaczy operować argumentami w taki sposób, że katolicki argument powinien być ostatecznym argumentem, a nie pierwszym, ponieważ to nie trafia do większości. Allora c'era un, mi ricordo che Chesterton mi sembra che dica, se tu devi dire una grande verità, non dire che l'ha detta il Papa, di che l'ha detto il fruttivendolo all'angolo. Il senso comune deve essere la base della nostra politica. Noi spesso abbiamo anticipato la Chiesa. Nel 2000, quando ci fu il Gay Pride a Roma, la Chiesa zitta, non diceva niente. Forza Nuova si mosse e ci fu il casino, positivo. Se io dovessi, diciamo, elevarmi un attimo rispetto a quello che stiamo facendo, uno dei dati fondamentali che io ritengo positivo nella mia esperienza politica è quello di aver portato alla fede milioni di persone, no, milioni esagerato, migliaia di persone che non erano cattolici. Non l'avrei potuto fare se avessi detto, cosa che poi tutti sanno, io sono il difensore del cattolicesimo, non l'avrei potuto fare e avrei rovinato la possibilità invece, attraverso il common sense e la giustizia delle tesi, di avvicinare tantissime persone che hanno detto ma se questo è giusto, forse è giusto tutto il resto? Un'ultimissima cosa rispetto alla domanda, nella difesa delle libertà, le libertà, non la libertà, delle libertà concrete in questo momento attaccate, noi possiamo svolgere anche un enorme processo di evangelizzazione, perché andiamo a prendere tutto quel mondo laico, non cattolico, che non gliene frega niente, ma li impostiamo su una battaglia in questo momento fondamentale in cui tutti i presupposti ideologici del passato, marxismo, liberalismo, conciliarismo, sono morti. Noi e il deep state e il popolo. Con chi sta il popolo? Con noi e quindi con la fede, con Roma, oppure col deep state, quindi conciliarismo, liberalismo, marxismo? Un po' difficile questo, eh? To było pytanie do obu panów, tak? Jeżeli pan Grzegorz ma coś do zadania. Krótko odpowiedź na pytanie, czy należy owijać w bawełnę,
Odpowiedź jest przecząca. Sztandar wiary nieść wysoko. Należy stwarzać wyraźny punkt odniesienia. Z drugiej strony zauważmy, że nie wszyscy zawsze muszą robić i mówić to samo. Rzecz w tym, żebyśmy nie specjalizowali się wąsko, ale żebyśmy dysponowali różnymi formacjami w naszej nieistniejącej armii, prawda? No ale jakiś kierunek trzeba nadawać. Kłopot robi się wtedy, kiedy działamy w pojedynkę i zaczynamy przypominać człowieka orkiestrę, który na brzuchu ma jeden wielki bęben, na plecach dwa mniejsze, czynele przywiązane do łydek, harmonikę, gitarę. I jest takie oczekiwanie, żeby zagrał 309 Beethovena. No to w ten sposób się nie da. Do tego jest potrzebny większy skład, szersza orkiestra, prawda? Ale ona musi mieć jakąś partyturę. I odpowiedź na pytanie, czy opierać się na jakichś mniejszościach, skoro okoliczności przyrody otaczającej nas są właśnie takie, jak wyżej, że spodziewać się należy raczej nagłej śmierci. Tak, możemy się oprzeć na mniejszościach, to znaczy my tutaj możemy się oprzeć na katolickiej mniejszości we Włoszech, a oni niech się opierają na katolickiej mniejszości w Polsce i wtedy jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Adesso faccio io una domanda a lui. Può entrare un omosessuale nel vostro partito? To bardzo proste pytanie i bardzo prosta odpowiedź. Co to znaczy homoseksualista? Czy to jest zawodowy sodomita, gorszyciel, okay, propagator dewiacji, wyciągający ręce po nieletnich, do czego obecnie żąda mieć sankcję prawną, legalności? Czy to jest jak my wszyscy świecki grzesznik, który próbuje zreformować swoje życie? Czy to jest ktoś, kto dorabia teorię do swoich błędów czy defektów? Czy to jest ktoś, kto walczy z nimi? Kulturalny, cywilizowany człowiek nie zagląda bliźnim ani do kieszeni, do portfela, ani do łóżka, prawda? I nie chcemy państwa katolickiego z policją szariacką, ale jeżeli ktoś przystępuje do naszej formacji, no to nawet na piśmie deklaruje, że nie działa przeciwko tym wszystkim wartościom, któreśmy tutaj ustalili, że są kardynalne. Zawodowi sodomici nie mieszczą się w tej kategorii. Tak, publiczni gorszyciele nie mieszczą się w tej kategorii. Bo to jest aktywna walka z wszystkim, co chcemy tutaj uratować. Ale ponieważ Pan Bóg, Stworzyciel, Zbawiciel, nikomu nie odbiera prawa do nawrócenia za życia, prawda? Póki naszego życia na tej ziemi, no to też my nie możemy sobie uzurpować wyższych kompetencji, prawda? I nie możemy zamykać tej drogi, której nawet Pan Bóg, podarowawszy człowiekowi wolną wolę, nie zamyka. Proszę bardzo, tylko może już tematu LGBT nie będziemy kontynuować. Mamy to, zaliczone. Mamy to. Tak. Na
Wikipedia italiana czytałem sobie wczoraj wieczorem hasło na temat pańskiej partii politycznej, Forza Nuova, i w tym haśle wiele miejsca poświęcono kwestii sedewakantyzmu wśród członków pańskiej partii. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? I drugie pytanie. Ja to zadaję tylko pytanie tutaj do naszego gościa, bo do pana Grzegorza mogę zadzwonić i spytać, jak mnie pyta. Najwyżej nie odbiorę. Tak. Wy pożywają? A drugie pytanie... Spektakularna domanda. No, u nas. Okej. I drugie pytanie, które mam, dotyczy tego, co pan mówił dotyczącego państwa narodowego z jednej strony, a z drugiej strony Europy od Hiszpanii po Syberię. I to mnie interesuje to pytanie, czy opowiada się pan jednoznacznie za państwem narodowym, czy też preferuje pan jakąś wizję, nazwijmy to federacji czy konfederacji europejskiej, na przykład, żeby budować strukturę przeciwko panowaniu amerykańskiemu w świecie? Allora, io non sono mai stato sedevacantista, ho sempre seguito la posizione della Fraternità San Pio X. Con quest'ultimo Papa c'è un problema. Il problema, secondo me, è di carattere giuridico. Se è vero, come a me risulta essere vero, che Ratzinger ha dovuto dare le sue dimissioni per un ricatto importantissimo che avrebbe di fatto bloccato la Chiesa, sarebbe vero che Papa Bergoglio è diventato tale per un'estorsione. Quindi per la prima volta ho un grave dubbio che però non sono costretto a risolvere. Il secondo punto, risponderei quasi allo stesso modo, non sono costretto a risolverlo perché l'Europa che noi avremo nel futuro, perché io sono convinto che avremo una nuova Europa, si formerà attraverso la lotta. La storia insegna che l'Europa ha sempre avuto una guida all'interno dell'Europa, non una tirannia, mai. Sì, Brussels è una tirannia, ma se no nella storia ci sono stati sempre delle guide, dei popoli guida, delle nazioni guida o un impero guida, no? Possiamo pensare all'impero romano o all'impero spagnolo, eccetera eccetera. A me piacerebbe pensare che Brussels si sposta a Roma, però dipende in questo grande impegno di lotta che cosa faranno di buono gli italiani, magari nulla. Secondo me una guida ci sarà per forza di cose e sarà del popolo che avrà più guidato gli altri popoli alla liberazione e al ritorno alla cristianità, cristianesimo generico. Anche l'attuale Europa, Francia, Germania, no? E tutti seguono. Cioè è naturale che un corpo così vasto debba avere un centro, ma quel centro non può che essere spirituale. Quindi o è il centro massonico di Bruxelles, oppure è un nuovo centro spirituale che si affermerà nei prossimi anni di lotta. Grzegorzu? Jedno zdanie, że teraz to nie centrum, tylko próżnia ruchowa, prawda? To jest gwiazda śmierci brukselska, Star Wars, Gwiezdne Wojny. To jest czarna dziura w dziejach i w aktualnym stanie Europy. Proszę bardzo, to już tak jak idziemy od tej strony, to już nie będziemy zmieniać kolejności. Dzień dobry, dobry wieczór. Pytania przede wszystkim do naszego włoskiego gościa, pana Roberto Fiore. Wcześniej w jednej z wypowiedzi poruszył pan taki wątek, że nowa Europa wykuje się w ogniu walki. Mówiąc o ogniu walki, co pan dokładnie wiadomo się, czy to będzie walka zbrojna, taka walka, do której niejako przywykliśmy w dziejach Europy, czy to będzie bardziej walka
służb specjalnych, walka ideologiczna, walka kulturowa, jaki rodzaj walki miałby to być, po którym się wypowiedziała Europa, to jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie jest takie, też w jednej z wcześniejszych wypowiedzi powiedział Pan, że ruch Forza Nuova jest ruchem antykapitalistycznym, stawiającym na powrót do pewnych idei korporacjonistycznych, czy to z Leona XIII, czy późniejszych papieży Piusów. I pytanie takie, jaki korporacjonizm miałby to być? Czy wzorem korporacjonizmu byłby korporacjonizm wyciągnięty jako pewna idea wprost z encyklik papieża Leona XIII, czy to byłby bardziej korporacjonizm taki, jaki istniał we Włoszech, w Portugalii, może w Hiszpanii frankistowskiej, czy też w Austrii Engelberta Dollfussa, czy Irlandii Simona de Valery? Czy raczej ta idea korporacjonistyczna miałaby być korporacjonizmem, natomiast dostosowany do zmieniających się ciągle czasów współczesnych, wyciągającym tylko pewną ideę z tego konstruktu myślowego, o którym chodziło Leonowi XIII, natomiast zupełnie różniącą się, jeżeli chodzi o praktykę polityczną czasów współczesnych. Dziękuję. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, il sistema politico mondiale non è più quello degli anni 70 in Italia, quindi qualsiasi ipotesi di lotta armata in questo momento è praticamente e anche moralmente non possibile. Una lotta vincente fra servizi segreti mi sembrerebbe una ipotesi molto triste. Io direi che sarà una presa di posizione forte da parte dei popoli e di risveglio profondo dei popoli, con una parte del sistema, piccola, non grande, una parte del sistema che crolla e favorisce la vittoria del popolo, che poi significa la vittoria delle avanguardie del popolo, delle persone che sono avanti e che sono, non li voglio definire elite, non li voglio definire nemmeno avanguardia, ma la crème della crème dei popoli. Ma ci deve essere una parte del sistema il sistema implode, perché si deve indebolire, perché in questo momento in Polonia, in Italia, in Germania, il sistema così com'è è troppo forte. Per questo poi devo dire una cosa importante. Ricordo il capo di Alba Dorata, quando Alba Dorata aveva 36 parlamentari e aveva il 12%, lui mi disse: anche se noi arriviamo al 55% dei voti, noi non avremo nemmeno mai una briciola del potere. Infatti sono andati al 12% e poi sono andati tutti in galera. No, molto, molto chiara la cosa per quella definizione. Sul corporale vuoi dire di quanto sei stato con questo? Myślę, że to się rozstrzygnie na dwóch skrzydłach, które zostają poza spektrum przez szanownego gościa tutaj zarysowane. Z jednej strony walka duchowa i że mogą ją stoczyć pomyślnie ci, którzy będą mieli tę świadomość, że nie walczymy z mocami tego świata. I tu w pewnym skrócie telegraficznym droga do intronizacji prowadzi przez Giechwald. A z drugiej strony, na drugim skrzydle, myślę, że już teraz widzimy to, no, na przykład w doniesieniach ze Stanów Zjednoczonych, że zabezpieczyć własny sklepik na rogu, zapewnić bezpieczeństwo własnej rodziny, byli w stanie w ostatnich miesiącach tylko ludzie wyposażeni w broń długą, krótką, ale własną. To te obrazy, których
jakoś. Nie mogliśmy porównywać chaos i bolszewie w kolejnej odsłonie na ulicach amerykańskich miast i tę spokojną prowincję, małe miasteczka, w których jednakowoż spokój warunkuje obecność normalnych ludzi, którzy wyszli przed własne domostwa, eksponując poważne arsenały. Tak jak prezydent Łukaszenka z kałachem na ulicach Mińska. Więc jeśli nastąpi moment implozji systemu, to biada tym, którzy nie będą dysponowali różańcem i kałasznikowym. Questo dimostra che la Polonia, quello che hai appena detto, dimostra che la Polonia è più libera dell'Italia, perché se io dicessi questo in Italia avrei qualcuno che mi chiama subito in questura e mi chiede delle spiegazioni. E allora, tutte le rivoluzioni hanno una meccanica che è sempre la stessa, risveglio culturale e spirituale, e in questo momento noi abbiamo in questa fase di lockdown abbiamo un'arma politico-culturale, no, culturale-spirituale che è impareggiabile. Siamo noi dico cattolici, patrioti, eccetera, contro Bill Gates e Soros, i popoli chi scelgono. In Spagna potrebbero bastare 10 generali che dicono non obbediamo più agli ordini. E lo dico perché vengo dalla Spagna. Ogni popolo troverebbe la sua giusta strada per la propria riaffermazione, che è molto polacca, è molto italiana, è molto spagnola. Poi lasciamo qualcosa alla provvidenza. Corporazioni, molto importante, molto appassionante come discorso. Le corporazioni, come voi sicuramente sapete, iniziano da Roma. Quando Numa Pompilio si trova i Sabini e i Romani che litigano fra di loro per il fatto delle donne, il ratto delle Sabine, quindi volendo riunire i Romani e i Sabini, si chiede cosa posso fare per riunire Romani e Sabini tutti assieme e creare una nuova unità. Orvani e Sabine jako geneza corporazionismo. Dal ratto delle Sabine. E allora lui crea i collegia, li chiama i collegia, in cui tutti gli agricoltori romani e sabini stanno assieme, tutti gli artigiani romani e sabini stanno assieme, tutte queste collegia che dividono Roma, ma in realtà uniscono romani e sabini. Da questo deriva che la corporazione è un concetto di grande unità e che nasce dalla base, ma con un incoraggiamento dallo Stato. E ogni corporazione ha al centro la natura cattolica, cioè l'elemento spirituale, se no la corporazione muore. Deve averci al centro, anche i romani ce l'avevano, al centro della corporazione avevano l'elemento spirituale che teneva tutto in piedi. Quindi è una risposta di civiltà importantissima che oggi può essere assolutamente ripetuta. Thank you so much for the answer. Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Ja przywołuję te nazwy i te instytucje, dlatego że zapytam o kwestie gospodarcze i monetarne. Ponieważ uznajemy, że to jest klucz i narzędzie, główne narzędzie, którym posługuje się Deep State. Obecnie nie najeżdża się na państwa czołgami ani bronią, tylko najeżdża się walutą i gospodarczą. Chciałbym zapytać o to, o czym pan już wspomniał, mianowicie o suwerenny pieniądz. Jak to we Włoszech wygląda, na jakim jesteście etapie budowy tego suwerennego pieniądza w kontekście takich mini-botów, czyli, czy pani umie przetłumaczyć, to jest mini-bot, to jest... Chyba nie, mini-bot. Mini-bot, yes, we have it in Italy. To jest mini-bills of treasury.
Yes, okay. I to jest ten pieniądz równoległy, który właśnie został przygotowany przez owego Salviniego, który został tutaj wspomniany. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest pański stosunek właśnie do tego pieniądza suwerennego i do tego projektu, który przedstawił właśnie Salvini. È una cosa molto complessa, però cercherò di essere estremamente sintetico. La teoria sulla sovranità monetaria in Italia inizia con un grande uomo, Giacinto Auriti. Io personalmente avevo già fatto degli studi dall'Inghilterra dove esisteva una scuola ben formata sulla sovranità monetaria. Questa idea è talmente giusta, è talmente rivoluzionaria, che si espande enormemente in tutto il mondo politico. Forza Nuova, quando nasce nel 97, mette come quarto punto l'emissione, la creazione di una banca di Stato e l'emissione della moneta. Grillo, capo di 5 Stelle, va a lezione, prende lezioni da Giacinto Auriti. La Lega in massa vanno, i capi della Lega vanno tutti a seguire queste nostre teorie, perché poi Giacinto Auriti stava con noi. Una cosa importante, le teorie di Auriti nascono prima dell'inizio dell'euro, perché la situazione della Banca d'Italia era la stessa che oggi ha la Polonia. Sloty, lira, ma nessuna sovranità. Ok, quindi l'euro peggiora una situazione enormemente, la peggiora enormemente, ma la radice del male era in una banca privata che prestava al popolo polacco, al popolo italiano, allo Stato italiano, allo Stato polacco i soldi. Le private banche emettono pieno. Ok, negli anni 2000 tutti iniziano a parlare, mentre quando noi iniziamo a parlare lo 0,1% capiva di che cosa stavamo parlando, oggi il 40% degli italiani. Quindi che cosa fa il sistema? Come sempre recupera, cerca di recuperare. E sono state messe in movimento tutta una serie di situazioni che non sono la verità, non sono la cosa giusta. O sono stati messi in come idea quei meccanismi di cui lei parlava, di Bagnai e Borghi, no? Dei mini bot, che non sono stati assolutamente attuati quando la Lega era al potere. L'ultima emissione di denaro corretta la fece Moro, Aldo Moro, 6 mesi prima di essere rapito dalle Brigate Rosse e ucciso. E questo chiaramente avvenne perché Kissinger, che è il mandante dell'omicidio Moro, non poteva permettere che Moro rifacesse quello che ha fatto una volta, cioè stampare 900 miliardi di credito e darli. Ultima cosa, il problema adesso è che il Deep State sta programmando l'emissione di denaro a credito, però per gli interessi del Deep State, per bloccare la pandemia. La Banca Centrale Europea sta emettendo 80 miliardi di euro da dare all'Italia, non in prestito, regalo, ma da spendere nella sanità, quindi per la pandemia e per i loro giochi. Zwróćmy uwagę, że pandemia staje się pewnym przemysłem. Pewnym przemysłem, który ma napędzać nowe koniunktury. W Polsce widzimy, że cała akcja ratunkowa, w gruby cudzysłów to ułóżmy, ze strony rządu, kolejne tarcze antywirusowe, antykryzysowe, oczywiście są wszystkie projektami przepompowywania pieniędzy przez banki. Ho capito perché. A deficyt budżetowy 100 miliardów.
Si. I to przy kreatywnej księgowości. To jest ten oficjalnie zadeklarowany. Więc jesteśmy na drodze do nowych rozbiorów i okupacji, ale zaprawdę bez żadnych czołgów, tylko w trybie zajęcia za długi. Allora, in Cina non permettono che un cinese muoia di fame. In Polonia non lo permetteranno. Però tu devi chiudere il tuo bar, devi chiudere il tuo ristorante, non ci devono essere più attività private. Lo Stato ti dà 500 euro al mese. Loro non permetteranno che questo disastro sociale porti la gente a morire di fame. No, non lo permetteranno, non sono cretini. L'Europa darà, però la mentalità è cinese, darà i soldi necessari alla gente per vivere come dei disgraziati. Famiglie niente, da solo, nella sua stanzetta e 500 euro al mese. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą dyskusję. Myślę, że jeszcze na zakończenie, nie wiem, żeby już tak jakąś spuentować, po dwie minuty nasi goście może by się wypowiedzieli. I jest oczywiście, rodzi się też takie pytanie, czy jest możliwa współpraca formacji Roberto Fiore z formacją Grzegorza Brauna. Wiele punktów wspólnych, ale też pewien katalog rozbieżności. Allora, io farò come Marco Daviano, che dopo aver pregato tutta la notte a Vienna e con la prospettiva che Vienna fosse espugnata da un momento all'altro dalle truppe ottomane, si sveglia e dice: chiamate Sobieski. Se no, noi italiani non possiamo farcela. Non lo so se voi ce la potete fare, però noi italiani da soli non ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare tutti se siamo uniti. Gli elementi che ci caratterizzano fondamentalmente sono gli stessi e la volontà di cambiare tutto è la stessa. E l'amore per i nostri popoli e l'odio per questo sistema, non per le persone, ma per questo sistema, sono talmente forti che questa battaglia sarà vincente, io ne sono intimamente convinto. Però adesso ci dobbiamo veramente muovere. Tak jest. No, ja myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie jest na naszą skromną skalę dostatecznie skandaliczne, żeby można było mówić już o obiecującym początku tej współpracy. A wykorzystam moje dwie minuty, żeby nawiązać do wspomnienia obrazów z Mińska z ostatnich dni. Pan prezydent Łukaszenka z bronią długą, chociaż z przezornie schowanym gdzieś do kieszeni magazynkiem, bo przecież transport helikopterem, wstrząsy, różne rzeczy mogły się zdarzyć. Słyszałem dziś na spotkaniu zainicjowanym przez premiera rządu Rzeczypospolitej, słyszałem nuty szyderstwa z tych obrazów. Ja się nie śmieję, bo ja widzę mężczyznę, który komunikuje w ten sposób, że nie da się rozsmarować na betonie jak małżeństwo Ceausescu. Myślę, że jesteśmy w chwili strasznej, smutnej, tragicznej. Myślę, że dobrze by było, gdyby w elitach politycznych powszechniejsze było poczucie grozy tego momentu, w którym wszystko może się przytrafić, łącznie z wojną światową, do której początkiem reakcji domina tradycyjnie byłyby
przesunięcia stref wpływu w Europie Środkowej, a to jest opcja dzisiaj niestety bardzo szeroko otwarta, ale równie szeroko otwarte jest okno możliwości, ponieważ to tylko ludzie. Ci, z którymi mamy do czynienia, to tylko ludzie i wszelkie ich rachuby, nie tylko mogą, ale mamy na to gwarancję, że będą omylne. I w związku z tym popełnialibyśmy największy błąd, bardzo powszechny zresztą, rachując nasze zamiary i licząc nasze siły w oparciu o status quo i dane, które w tym momencie możemy zebrać. Te dane już jutro zdezaktualizują się. Nikt nie wie, jaka jest przyszłość, tylko Pan Bóg na niebie i Matka Najświętsza. I w związku z tym z pełnym spokojem możemy i powinniśmy głosić nasze idee, tak owszem, budować nasze struktury i nawiązywać współpracę, ponieważ wszystko jest możliwe. A jeśli nawet... Wszystko jest możliwe. Nawet jeśli nasze plany, które też są tylko na naszą miarę, miałyby się nie ziścić, to przecież wiemy, że koniec scenariusza to jest wielki happy end, paruzja. I wiemy, że Stworzyciel, Zbawiciel świetnie sobie poradzi. Pytanie tylko, czy z nami, czy bez nas. Pokój i wolność. Pokój i wolność. W Europie i w całej Europie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu za obecność. Filmy z naszego spotkania pojawi się niebawem na naszym kanale CE Polska. Bardzo dziękuję panu Roberto Fiore za udział w naszym spotkaniu. Dziękuję bardzo.